23 osoby. Jedna przeżyła. Zginęli. Andrzej Majewski. Nazarewicz. Czesław Kalinowski. Jan Sosnowski. Jan Wójtowicz. Jan Zmarzlak. Józef Pieniek, Józef Dekundy, Józef Zieliński, Ludwik Rolla, Michał Mędrala, Piotr Marek, Piotr Stachyra, Stanisław Majewski, Miśkiewicz, dowódca placówki Armii Krajowej w Gorzycach, Stanisław Sosnowski, Stanisław Zając, Wacław Babut, Wacław Wawrzyniec-Kowalski, Waldemar Trzaskowski, nieznany żołnierz Armii Krajowej.
To już koniec inscenizacji. Dziękujemy wszystkim grupom i osobom zaangażowanym w jej organizację i przeprowadzenie. Grupa historyczna Zgrupowanie Radosław z Warszawy. Grupa rekonstrukcji historycznej Gregor z Puław. Grupa rekonstrukcji historycznej imienia 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Szczególne podziękowanie i ufanie dla miejscowych aktorów, którzy po pomordowanych tutaj w Gorzycach. Wszystkim miejscowym aktorom, ochotnikom, którzy życie na tych zawiedzi. Szczególne prawa dla nich. Dziękuję także wszystkim Państwu, którzy udostępnili dostęp do swoich posesji przy figurze. Zarówno tutaj, jak i pani Annie Bąk i Marianie Kuzińskiej za udostępnienie dostępu do tamtego budynku. Bardzo dziękujemy. I jeszcze te niespecjalne podziękowania dla Grzegorza Krynickiego z Radosława za pomoc w reżyserii, za wyreżyserowanie i za przygotowanie ścieżki dźwiękowej, którą Państwo wysłuchaliście. Dziękujemy i wszystkich bardzo zapraszamy o przejście do Domu Kultury, gdzie odbędzie się koncert charytatywny Rodakom na Kresach. Niestety z powodu pogody nie będzie na świeżym powietrzu przy zalewie, więc zapraszamy do MDK. Myślę, że w ciągu 15-20 minut rozpocznie się koncert. Zapraszamy, do zobaczenia, dziękuję.